Moi drodzy, od razu powiem wam, od razu, prosto z mostu. Lampa jest źle ustawiona. Chciałam wam powiedzieć, że od razu przepraszam za moją lewą stronę, bo może być przypadkiem tak, że będzie mało ruchliwa. Tu, ta ręka, bo niestety, ale złapała mnie kontuzja i stało się to tak, ponieważ sport to zdrowie, jak wiecie, i grałam w piłkę ręczną na studiach i wpadłam w koleżankę. Więc ogólnie mam kontuzję i może się przydarzyć tak, że po prostu będę bardzo mało dzisiaj gestykulować, a jak już będę gestykulować, to bardziej tą stroną kadru i tą stroną mojej osoby niż tą stroną mojej osoby. Więc w razie co nie zwracajcie na to uwagi. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo widoczne. I no, let's jam! Hej i cześć! Z tej strony Zuza z kanału Kulturalna Szafa, ale tak naprawdę wasz najulubieńszy, najukochańszy, najładniejszy, najprzystojniejszy i po prostu najpiękniejszy, najmilszy, najśmieszniejszy. Wszystko naj. Gospodarz na kanale Bugik. I przepraszam was bardzo oczywiście też za opóźnienie, ale właśnie w związku z tym, że miałam kontuzję, nie za bardzo miałam kiedy w ogóle film nagrać i nadrobić zaległości, które po prostu wam obiecałam i i one powinny już być wcześniej, ale no, mnie już teraz boli, mniej boli, więc dlatego mogę dzięki temu coś dla was nagrać. I dzisiaj będziemy mówić o tym, na co powinniście szaszkować. Więc otwieramy kalendarze, przygotowujemy długopisy, bo to jest co poczytać. Ta wstawka jest spoko, bo mogę się ogarnąć, ona sobie jest. I zacznę od powieści, które ja znam i które ja po prostu czytałam albo mam jakby w zamiarze przeczytać, więc słuchajcie uważnie. Wiecie oczywiście, że w marcu rządzi się motyw taki bardziej baśniowy, ale baśniowo-alladynowy, dżinowy i Tysiąca jednej nocy i takie tam, wiecie, baśnie, baśniuszki na pustyni. W marcu zostają wydane w tym klimacie aż dwie powieści i jest to Zakazane życzenie i Gniew i świt. I te powieści różnią się od siebie, jednak zostały wydane właśnie w podobnym klimacie, takim pustynnym, baśniowym i takim po prostu dalekiego wschodu, gdzie mamy do czynienia z Aladynem, Jasminą, dżinami, latającymi dywanami i tak dalej, wiecie o co mi chodzi. Zakazane życzenie to powieść, gdzie właśnie mamy do czynienia już typowo z dżinem i Aladynem i dżinem okazuje się być dziewczyna, a Aladynem, no wiadomo, facet. Pomiędzy nimi rodzi się uczucie i w międzyczasie jeszcze naszemu dżinowi, naszej dżinince, zostaje zaproponowane, by mogła uciec z lampy, ale pod jakimiś tam warunkami. I niestety nie wiadomo, czy wybierze uczucie, czy wybierze ucieczkę. I tutaj właśnie rozgrywa się nasza główna oś fabularna. Jeżeli mówimy o gniew i świt, o gniewie i świcie, bo trzeba odmieniać. Jeżeli mówimy o gniewie i świcie, to powieść już przeczytałam. Moją recenzję tutaj gdzieś wam tu może, gdzieś tam wam wrzucę w okienkach, więc będziecie mogli sobie oczywiście obejrzeć. Ale jeżeli chodzi o tą powieść, to mamy tutaj do czynienia z troszeczkę innym klimatem, bo czytelnik nie spodziewa się powieści fantastycznej, tylko spodziewa się po prostu takiej zwykłego tak naprawdę romansu, zwykłej historii. I no oczywiście no, przejeżdża się na tym, no bo jest tutaj wątek fantastyczny, który później jest rozwijany. Mam nadzieję, że później się jeszcze bardziej w kolejnych częściach rozwinie, bo w pierwszej mamy tylko tam czasami napomknięte i tam są różne takie małe tylko przytyczki. Co w tym wszystkim chodzi? Mamy dziewczynę, Shazi. I Shazi żyje w świecie, w którym młody władca jest bardzo brutalny i co bierze sobie kolejną żonę, to kolejnego dnia okazuje się, że jest ona martwa i po prostu ją zabija, okręcając sznur, jedwabny sznur wokół jej szyi i po prostu ją dusząc. Przyjaciółka Shazi zostaje właśnie tak zamordowana i Shazi postanawia ją pomścić. No i idzie do tego władcy i co się dzieje dalej? Nie będę wam mówić oczywiście, ale powiem tak, przeżywa pierwszą noc. Powiem wam tak, że zostałam przez powieść oczarowana, ale nie w związku z tym, jak rozwija się fabuła, nie w związku z tym, jak są skonstruowani bohaterowie, tylko przez cały klimat tej powieści. I zostając przy takim klimacie trochę fantastycznym, jednocześnie odchodząc od takich pustynnych, ciepłych klimatów, to muszę wam opowiedzieć oczywiście o nowości od Jenny Showalter, bo Jenny Showalter możecie znać z całej trylogii, w sumie
to nie jest trylogia, tylko czworologia, od Alicji w Krainie Zombie. I ja uwielbiam Alicję w Krainie Zombie i nawet jeżeli wiem, tytuł brzmi okropnie i ja wiem, że wszyscy uważają, że ta powieść, znaczy większość uważa, że ta powieść jest po prostu naprawdę słaba, ale ja uważam, że jest mega zabawna, mega inteligentna i po prostu bardzo kreatywna i bardzo mi się podobała ta trylogia, czworologia. Ale mówimy o First Life, Pierwsze życie od Jenny Showalter właśnie. I mówiąc o tym tytule, to czytając w ogóle opis, miałam coś takiego, że wow, to może być serio coś znowu kreatywnego, co Showalter może mnie po prostu tak zaskoczyć kolejny raz swoją inteligencją, w ogóle wrażliwością i właśnie kreatywnością i pomysłowością w tym wszystkim. Jeżeli mówimy o fabule, to chodzi tutaj o to, że życie tak naprawdę nie toczy się za życia, tylko życie toczy się po śmierci. Jakby po śmierci, że to jak trafiamy do jakiegoś miejsca? Nie wiem dokładnie. Trafiamy do jakiegoś miejsca i właśnie w tym miejscu jest podział na dwie frakcje i trzeba się do którejś frakcji dostosować. I nasza główna bohaterka właśnie trafia do tego świata, do tej krainy i musi właśnie wybrać pomiędzy jedną a drugą frakcją i w międzyczasie coś tam się dzieje, jakieś tam zawirowania. I na pewno sięgnę, na pewno przyciągam, bo już nie mogę doczekać, bo po prostu to jest Showalter, tak? No halo, ludzie. I wciąż zostajemy przy fantastycznym klimacie. Pewnie każdy z was słyszał kiedyś nazwisko Cynthia William Hime. Albo Williams. Oczywiście ja je słyszałam wszędzie, w ogóle pojawia się bardzo dużo jej powieści i z tego co wiem, to jest bardzo lubiana. I w marcu zostaje wydana jej kolejna powieść, czyli Zaklinacz Ognia. I nie wiem jak się nastawiacie na tę premierę, ja niestety nie za bardzo jestem w klimacie takim właśnie jej powieści, ale z tego co przeczytałam, fabuła skupia się na dziewczynie i chłopaku, którzy mają magiczne zdolności i ich kraina ma zostać przejęta przez króla, który po prostu ma gdzieś to, że tam są czarodzieje, ma gdzieś to, co może zrobić, on po prostu chce ją przejąć i tak naprawdę stanie naprzeciwko każdego, kto będzie chciał mu w tym przeszkodzić. I właśnie nasza dwójka głównych bohaterów staje mu na przeszkodzie i stara się jakby wygrać z królem o tą krainę. Tyle z tego zrozumiałam, ale nigdy nie rozumiem fabuł takich fantastycznych, więc może zrozumiałam źle. Tak też może być. Okej, i przejdźmy teraz do bardziej klasycznych, bardziej romantycznych i bardziej po prostu takich, no, normalnych klimatów, że tak powiem, bez elfów w tle. Muszę wam powiedzieć o premierze najnowszej książki Abby Glines. I Abby Glines zna każdy. To nie ma w ogóle, to nazwisko jest wszędzie. Abby Glines po prostu kolejną powieść wydała, wiecie? Kolejną, piątą z serii Seabreeze. Mówiąc o fabule, przejdziemy do naszych głównych bohaterów, którzy też nie będą dla was jesteś bardzo oryginalni, bo mamy tutaj do czynienia z chłopakiem, bardzo bogatym bejsbolistą, który po prostu swoją karierę wiąże z bejsbolem i jest w ogóle mega utalentowany. I dziewczyną, która żyje na farmie. I pomiędzy nimi jest mega duże uczucie i już mają w ogóle życie zaczynać razem, ale niestety okazuje się, że dopada im jakaś choroba i ona zostaje na farmie u siebie, a on wyjeżdża w trasę. I teraz pewnie myślicie, że ja wam coś spoileruję. Ja wam nic nie spoileruję, to jest opis z tyłu książki, który się pojawia, więc nie buntujcie się, to nie jest spoiler. Przechodząc z New Adult do Young Adult, pojawia się nowość i mówimy o powieści Fatalna Lista, Siobhan Vivien. Tutaj mamy do czynienia z jakąś bardzo dziwną szkołą, w której do której przyjeżdża właśnie do której przyjeżdża główna bohaterka i okazuje się, że jest tam coś takiego jak właśnie lista, która zostaje publikowana przez określony jakby skład sędziowski, jury w tej szkole i chodzi o to, że wybierają najpiękniejsze i najbrzydsze. I najpiękniejsza ma zawsze najlepiej, a najbrzydsza ma zawsze najgorzej. No, oczywiście wyobraźcie sobie to, że przyjdziecie do szkoły pierwszego dnia, a oni już wam dają listę do ręki i mówią: ej, jesteś ta brzydka. I wtedy masz takie: aha, okej. I od razu wiecie co robicie, nie? Wychodzicie. Teraz pojawia się powieść autora, którego nazwiska nie potrafię wymówić. I chyba Schusterman? Neil Schusterman? Coś takiego. Jest to powieść Głębia Challenge i szczerze przeczytałam opis i zafascynowałam się, bo nieczęsto spotyka się powieść skierowaną do młodzieży o chorobach psychicznych. Haha, wzruszam to tym bardziej. Nieczęsto spotyka się opowieść o. Nieczęsto spotyka się opowieść dla młodzieży o chorobach psychicznych po prostu, gdzie główny bohater ma jakąś tam chorobę psychiczną, której nie potrafi, no, wyleczyć, powiedzmy sobie szczerze, i z którą nie potrafi za bardzo sobie poradzić. Tutaj mamy do czynienia z bohaterem, który
nie odróżnia rzeczywistości od jego fantazji i wymyśla sobie, że zmierza do, jakby jest w ekipie badawczej, która zagłębia się w rów mariański. Czyli jakby ktoś nie wiedział, najgłębsze miejsce na Ziemi. W związku z tym, że wie, że to jest fikcja, ale zaczyna to jakby wpływać na rzeczywistość, kieruje się do psychiatryka. I w psychiatryku chyba jest jeszcze gorzej, bo z tego co wywnioskowałam w opisie, personel zamienia się w jego pomocników. Okej, i to by było na tyle. I oczywiście ja się z wami żegnam, jak to mówi Paweł z P42. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak mówi, a Maja mówi, to pa, pa. Ja to jednak znam tych moich przyjaciół. I okej, i to by było na tyle. Czy któraś z nowości marca, z premier marca jest dla was ciekawa? Czy którąś właśnie macie zamiar przeczytać? Czy na którąś premierę się naprawdę bardzo, bardzo mocno szykujecie? Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu. Klikajcie ten duży czerwony przycisk, subskrybuj, dajcie łapkę w górę. I oczywiście przepraszam, że tak nalewa nisko, ale nie mogę podnosić. I oczywiście zapraszam też do siebie. Macie na końcu będziecie mieli taką wstawkę, że będę ja, moja twarz i będzie klik, więc będziecie mogli klikać. Możecie to rzeczywiście sprawdzić w opisie, bo w opisie też jestem wrzucona, albo po prostu wyszukać kulturalna szefa. Ale oczywiście, do zobaczenia, mam nadzieję w kolejnym filmie i na razie!